Cześć Boże, witam Państwa bardzo serdecznie. No, mieliśmy za sobą dość napięty czas, jeżeli chodzi o zdarzenia polityczne, i dlatego dzisiaj chciałabym jednak, tak chociażby dla odpoczynku, y, od nawału tych informacji bieżących, troszkę opowiedzieć Państwu o gospodarce. Tak jak obiecywałam tydzień temu, że chciałabym się zająć sprawami gospodarki, jak ona funkcjonuje, bo w gruncie rzeczy. Y, te wszystkie awantury polityczne przemijają, natomiast to, co dla nas jest naprawdę ważne i co zresztą wiadomo już od bardzo dawna, to to, jak kształtują się nasze warunki życia, czy mamy poczucie bezpieczeństwa, czy jesteśmy w stanie realizować swoje plany, marzenia, no i czy jesteśmy zadowoleni ogólnie, jeżeli chodzi o nasz poziom życia i funkcjonowania, zarówno w rodzinie. Jak i w tym szerszym, w tej szerszej rodzinie, czyli w społeczeństwie, do którego należymy. W gruncie rzeczy, gdyby tak na to popatrzeć, to bardzo wiele zależy od relacji międzyludzkich, ale często te relacje międzyludzkie kształtują się w taki, a nie inny sposób, właśnie dlatego, że są takie, a nie inne warunki bytowe. A te warunki bytowe określa stan rozwoju gospodarki, no i poziom zamożności, czyli również i sposób, w jaki to, co wspólnie wypracujemy, jest potem dzielone. I teraz, oczywiście, gdyby popatrzeć na to, jak kształtują się relacje w gospodarce, to można by wskazać kilka ośrodków decyzyjnych. Bez wątpienia takim ośrodkiem decyzyjnym jest parlament, dlatego że parlament reprezentuje suwerena, czyli naród we wszystkich demokracjach, tak jest. Parlament stanowi prawo i to prawo powinno być przestrzegane, niezależnie od tego, czy komuś się to podoba, czy nie. Nawet jeśli prawo jest złe, to należy je przestrzegać, a dopiero wtedy, kiedy widzimy, że niesie ono jakieś szkody, no to trzeba to prawo po prostu w drodze parlamentarnej zmieniać, no bo inaczej mielibyśmy do czynienia z anarchią. Drugim ośrodkiem decyzyjnym, bardzo ważnym, ale jest to już... Administrowanie, czyli jakby bieżące zarządzanie, to jest rząd, samorządy i wszelkie tego typu organizacje. Jest jeszcze jeden niesłychanie ważny ośrodek decyzyjny, o którym rzadko się mówi i mało się mówi, chociaż wszyscy na pewno słyszeli, mianowicie bank centralny. Oczywiście nie zawsze bank centralny miał taką wysoką pozycję, jak obecnie. I ja chciałabym dzisiaj rozpocząć pewien cykl naszych spotkań, które będą mówiły o tym, w jaki sposób kształtują się relacje pomiędzy bankiem centralnym a administracją rządową i jak wpływa na to wszystko proces kształtowania prawa. Wydaje mi się, że to jest dosyć ciekawy temat, bo rzadko o tym mówimy, a przecież wszyscy tak czy inaczej. Żyjemy w warunkach, kiedy i gospodarka, i pieniądz, który ma określoną siłę nabywczą, w znacznym stopniu decydują o tym, na co nas stać, jak możemy wychowywać dzieci, co możemy im oferować, jak będzie wyglądała nasza przyszłość. Proszę Państwa, w ogóle skąd wzięła się taka koncepcja, żeby wiązać w sposób ścisły stan gospodarki z pieniądzem? Otóż jest to koncepcja bardzo stara, która się wywodzi mniej więcej chyba z czasów renesansu, kiedy zaczęły być już dostrzegane zjawiska związane z tak zwanym psuciem monety. Ja kiedyś mówiłam państwu o pieniądzu i mówiłam o tym, jak pieniądz był bity przede wszystkim ze srebra, czasem ze złota, złota było mało, miał wysoką bardzo siłę nabywczą i w różny sposób starano się ograniczyć zawartość kruszcu, robili to również władcy. I wtedy powstała taka myśl, że być może warto by było, żeby nie każdy, kto ma uprawnienia do bicia monety, miał te uprawnienia, tylko żeby stworzyć jeden taki główny ośrodek decyzyjny, gdzie te monety będą bite i gdzie ta zawartość kruszu będzie rzeczywiście taka, jak opiewa to nominał, prawda, tejże monety. Taką instytucją był Bank Centralny. Tylko on nie był jeszcze taki jak dzisiaj, ale ponieważ nasz czas dobiega końca, więc jeśli udało mi się Państwa zainteresować, to mam nadzieję, że spotkamy się za tydzień. A teraz szczęść Boże! i do zobaczenia.